Przed nami kolejny lipiec. Lipiec to m.in. czas pieszych pielgrzymek, m.in. na Jasną Górę, w tym pielgrzymki pieszej, kaszubskiej, gdyńskiej i gdańskiej. Wszystkie one wywodzą się z naszej archidiecezji i łączą się na Jasnej Górze, rokrocznie pomagając wszystkim nam, i tym, którzy w tych pielgrzymkach uczestniczą, i tym, którzy się z nimi duchowo łączą w ramach grupy Biało-Złotej, odkryć, że każdy z nas, każdy człowiek, każdy chrześcijanin jest pielgrzymem. Każdego roku zgłębiamy tę prawdę o ludzkim losie, o ludzkiej egzystencji, o naszym pielgrzymowaniu. Jednym z jego etapów jest Ziemia, celem wieczność, poprzez pochylenie się nad każdorocznym tematem duszpasterskim. Tego roku rozważać będziemy, wędrując na Jasną Górę, prawdę o tym, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. To okazja, by odwołać się do sakramentu bierzmowania, do tego pięknego momentu, kiedy Kościół obdarzył nas bogactwem darów Ducha Świętego i zaprosił do wejścia w dojrzałe życie. Czas pielgrzymek to szczególna mobilizacja do tego, aby jeszcze bardziej zgłębić tę prawdę o naszej chrześcijańskiej dojrzałości, ale też i nabrać sił. Wszyscy dobrze wiemy, jak wielkiego hartu zdobywamy, chodząc w pieszych pielgrzymkach, jak nie tylko wymagają one od nas wielkiego wysiłku, ale też i dają nam niezwykle wiele doświadczeń braterskiego wędrowania, zgłębiania różnego rodzaju prawd wiary, ale przede wszystkim radosnego odkrywania chrześcijaństwa. Paradoksalnie tym większego, im większe towarzyszy naszemu pielgrzymowaniu zmęczenie i wysiłek. Zapraszam gorąco, sam wspominając te niezwykłe chwile z mojego życia, gdy wędrowałem na Jasną Górę i do innych świętych miejsc, odkrywając i piękno wiary, i piękno braterstwa, wspólnego wędrowania. Zapraszam do udania się na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Pielgrzymka kaszubska, gdyńska, gdańska czekają na nasz udział, oferując nam wspaniałe przeżycie tego czasu i niezwykłe spotkanie z Matką. W czasach, w których żyjemy, odkrycie tej miłości Maryi staje się szczególnym prezentem, pozwalającym nam jeszcze lepiej zrozumieć, co znaczy, że jesteśmy jej dziećmi. Zatem mam nadzieję, do zobaczenia na pielgrzymkowym szlaku, do zobaczenia na Jasnej Górze, albo też we wspólnej modlitwie, która towarzyszyć będzie wędrującym na Jasną Górę pielgrzymom.